Jacek Sobola, witam w Szybkich Mediach. Jest czwartek, 27 czerwca, 22:32 minęła. +507 963 5634 253. Proszę szanownych Państwa, przekazuję kilka słów. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który miałem zaszczyt otrzymać od pana prezydenta RP Andrzeja, znaczy nie ja, spokojnie, zaraz się wyda, od pana prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest dla mnie zaszczytem i wielkim wyróżnieniem. Z całego serca dziękuję za to honorowe odznaczenie, które stanowi dla mnie ogromne uznanie za moją dotychczasową działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zaszczyt ten traktuję jako wyróżnienie całego środowiska Strefy Wolnego Słowa, a zwłaszcza klubów Gazety Polskiej. Wierzę, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym uczestniczą kluby Gazety Polskiej, daje nadzieję na to, że przyszłe pokolenia również będą pracować dla dobra Polski. Dziękuję coraz jeszcze za to niezwykłe wyróżnienie. Zapewniam, że będę kontynuował moje działania z niezmiennym zaangażowaniem i oddaniem. Pozdrawiam. Ryszard Kapuściński, prezes klubów Gazety Polskiej. No oczywiście, że gratulujemy. Jak ja zazdroszczę, no mnie dadzą dopiero pośmiertnie, żebym Boże broń, czegoś nie chlapnął, jakbym dziękował. Jak ja zazdroszczę. Nie, Rysiowi to się należało. Bardzo porządny człowiek. No, jakbym wiedział, to ja bym w krawacie przyszedł. No ale to jest wiadomość taka, która nadejszła ostatniej chwili. Pozwolą Państwo, że po tym, co się wydarzyło wczoraj, to ja tak zacznę w tym nastroju jeszcze po tym orderze dla Ryszarda, bardziej uroczyście, bo wczoraj pan premier przedstawił nowe założenia w sprawie realizacji projektu CPK. I ja chciałem uroczyście ogłosić, kiedy Tusk zbuduje CPK. No, żeby było tak pełnym zdaniem, to powiem pełnym zdaniem. Tusk zbuduje CPK, jak ruszy pierwszy blok elektrowni atomowej. No bo wszystko na to wskazuje, że to jest najbardziej realny termin. Bardzo ciekawa inicjatywa, tutaj koledzy, koleżanki opowiadali o tym. Bardzo ciekawa inicjatywa pojawiła się na tak zwanej niwie naszej polityki. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Marcin Horała z PiSu i Paulina Matysiak z partii Razem stworzyli taką nową ogólnospołeczną inicjatywę Ruch Tak dla Rozwoju. To nie jest żadna partia polityczna, ale tak sobie myślę, że gdyby to była nowa partia, to ja bym wróżył wielkie poparcie. Jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, ale to może dajmy szansę, żeby oni sami opowiedzieli, o co chodzi. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, co ogłosili dzisiaj pani poseł z panem posłem. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. A ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim, różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować dla rozwoju naszego kraju. Te projekty rozwojowe to m.in. Centralny Port Komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych. Ostatnie miesiące pokazały, że presja ma sens i ruch społeczny wspierający rozwój Polski odnosi sukcesy. Działajmy dalej razem dla rozwoju Polski. I jeżeli chcesz nam w tym pomóc, jeżeli zależy ci na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silniejsza gospodarczo, była bezpieczniejsza, była dobrym krajem pod względem transportu, dołącz do nas. www.takdlarozwoju.org. Zostawcie kontakt, namiary. Będziemy się odzywać i będziemy razem działać dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski. Czekamy na was. Psałty Skierdziołek, tak mówił dzisiaj, choroba się narobiło, no. Nie no, Chorała zdradził. Chorała zdradził, ale tematy siak też, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Pan Antoni z Gliwic jest z nami. Jak, halo. Tak. Bardzo witam uprzejmie, serdecznie pana, panie Jacku i naszych miłych widzów. Bardzo Lewacka uprzejmie, proszę pani Antoni, proszę Lewacka, która zajmuje się niestety oświatą w tym rządzie Tuska.
wystąpiła z następną bezcenną inicjatywą, aby młodzież nie czytała całych lektur szkolnych, a wystarczy, aby przeczytała tylko jej część. Chciałbym pomóc, pani minister, i podać konkretne przykłady, które młodzież powinna przeczytać. I tak na przykład w powieści W pustyni i w puszczy Sienkiewicza wystarczy skupić się tylko na pustyni, a machnąć już ręką na puszczę. Po co młodzież ma się przemęczać? Natomiast w epopei Mickiewicza, Pan Tadeusz, wystarczy, aby młodzież przeczytała tylko fragmenty dotyczące wojsk rosyjskich. Ale trzeba wtedy zaraz podkreślić z całym naciskiem, że wojska rosyjskie w Panu Tadeuszu wyzwoliły Soplicowo. A gdyby ministra Nowacka spotkała mnie kiedyś na ulicy, jestem głęboko przekonany, że za takie propozycje skracania lektur, jakie podałem, będzie mnie całowała po rękach z wdzięczności. I druga sprawa. Ministra zdrowia Leszczyna nawet jednego dnia nie pracowała w służbie zdrowia. Ale to, że ministrowie w rządzie Tuska nie znają się na tym, co robią, to już jest tam normalka. I właśnie ta ministra Leszczyna twierdzi, że dotacje będą otrzymywać tylko te szpitale, które zdecydują się na aborcję, czyli na zabijanie dzieci jeszcze nienarodzonych. Leszczyna nie będzie brała pod uwagę szpitali, w których lekarze podpisali klauzulę sumienia. Ale jak sama Leszczyna nie ma sumienia, więc trudno jej się dziwić. Sumienie jej nie obchodzi, bo byle tylko lekarze zabijali nienarodzone jeszcze dzieci. Dopiero wtedy otrzymają dotacje na działalność szpitali. A sama ministra Leszczyna z wykształcenia jest nauczycielem języka polskiego. A ponieważ język polski należy do przedmiotów humanistycznych, więc i Leszczyna powinna być humanistką, przynajmniej teoretycznie. Ale jak tam jest z jej humanizmem, skoro lekarzom każe zabijać nienarodzone dzieci? Może by tak minister Leszczynę przenieść do pracy w rzeźni? Tam lepiej by się sprawdziła. I kończąc, pozdrawiam serdecznie pana, panie Jacku i naszych miłych widzów. Do usłyszenia, dziękuję, kochani. Dziękuję, panie Antoni. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, wracając do tej zdrady, której dzisiaj byliśmy świadkami w sprawie tego czynu, jakiego haniebnego czynu, jakiego dopuściła się koleżanka Paulina Matysiak. Partia Razem wydała taki komunikat. Założenie stowarzyszenia z panem Choreą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia. Władze partii nie zostały poinformowane o dzisiejszym wspólnym wystąpieniu z panem Choreą w związku z działaniem, które oceniam jako szkodliwe dla partii. Zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej. Mało tego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski napisał, dla rozwoju to można pracować z ludźmi, którzy nie deptali polskiej demokracji i praworządności. O rozwoju to można rozmawiać, ale wewnątrz koalicji 15 października, a nie z PiS. Jeśli to ma być stawianie na samodzielność lewicowej koalicji, to ja się definitywnie od tego odcinam. Można wybrać różne drogi, ale nigdy nie będę milczał, jak ktoś wybiera drogę współpracy z ludźmi z PiS, którzy do niedawna byli jeszcze członkami rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wstyd. No, ostro też krytykują Paulinę Matysiak politycy Koalicji Obywatelskiej, Andrzej Rozenek. Pocztówka z politycznego szambał, śmiechy i układziki z tymi, którzy między innymi doprowadzili do śmierci 68 i nieszczęścia kilkudziesięciu tysięcy emerytów mundurowych, w tym wdów i sierot. Po prostu polityczne szambo. Pan minister Sławomir Nitras. Rozwój społeczny to również prawa kobiet i prawa mniejszości. Rozumiem, że porozumienie będzie ponad głowami kobiet i będzie obejmowało finansowanie interesów kolegów pana Chorały pod pretekstem budowania lotniska. A koleżanka Wanda Nowicka napisała tak. Ależ partnera ma koleżanka Pola Matysiak, fundamentalista antyaborcyjny, który chciałby zmuszać nastolatki do rodzenia, i przeciwnik LGBT. To zaiste wymarzony partner. Góry przenosić. Czy zdaniem koleżanki więcej da się zrobić z PiS-em? Czy zmiana priorytetów? Śmieszno i straszno. Tak, ma nam śpiewał, zdrada, zdrada. Zimne oczy gada, wieść pisał, zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. To nie wszystko, kochani. W sprawie tego haniebnego czynu Pauliny Matysiak, Anna Maria Żukowska,
poinformowała. Jako przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy złożyłam wniosek o zawieszenie na 3 miesiące posłanki Pauliny Matysiak w prawach członkini klubu za działania niezgodne z interesem klubu. Prezydium klubu podjęło właśnie decyzję o jej zawieszeniu. Kto PiS się tyka, z klubu Lewicy znika. Będziemy w tym bardzo konsekwentni, tak oświadczył poseł Tomasz Trela. No, a pani Paulina Matysiak udzieliła wywiadu portalowi Niezależna. Powiedziała, że że ten ruch społeczny, tak, dla rozwoju, to on rozszerza pracę parlamentarnego zespołu, tak, dla rozwoju CPK, Atomporty, zespół jest dla posłów i senatorów, chcemy otworzyć się na osoby, które nie są parlamentarzystami, docierały do nas liczne głosy od różnych osób, które chcą walczyć o projekty rozwojowe. Stąd pomysł, aby utworzyć takie stowarzyszenie i tak dalej, i tak dalej. Nie boję się zarzutów o współpracę z PiS-em. Trzeba pracować nad projektami służącymi rozwojowi kraju. Współpraca na poziomie klubowym nie zawsze jest łatwa, gdy część klubu jest w rządzie, a część nie, ale wierzę w to, że możemy to dobrze poukładać. Trzymam kciuki. No i bardzo bym chciał, żeby oni się zaczęli w takich ważnych dla nas sprawach no właśnie dogadywać. Ale po tych reakcjach to pani Hania Zastrzewka jest z nami. Dobry wieczór. Tak, słucham. Dobry wieczór. Witam wszystkich mądrych Polaków. To tak, tak nie za dużo. Republiki. I zawsze mówiłam, że wszystkie ryśki to mądre i fajne chłopaki. A popatrzcie państwo, od kogo dostał i jakie krzyże Tusk. Prawda? I tutaj jest cała sprawa z tym panem Tuskiem. Proszę państwa, to jest naprawdę zdrajca i sługus Niemców. I im szybciej Polacy się jak gdyby zbiorą w sobie i dadzą odpór tego i tym jego pomysłom, tym będzie dla nas lepiej. Tym bardziej, że w czym leży rzecz. Przecież on robi niesamowitą rozwałkę jak gdyby całego naszego państwa. Idą pod, teraz można powiedzieć, porty, kolej, już nie mówiąc o tym, że nie będzie inwestycji, które będą służyłyby Polsce i przynosiły nam dochód. Jest to po to wszystko zrobione na życzenie rzeczywiście Niemców. Nie wiem, jak można być ślepym, żeby tego nie widzieć. Ale to jest taka ślepota mózgu, bo nawet niewidomi to widzą, co ten człowiek wyprawia. I ja, jak tutaj było, że nazwała ich chyba Gazeta Wyborcza tumanami, to ja powiem inaczej. To są namuty. I niech sobie przetłumaczą, co to znaczy. To jest jedna rzecz. Następna rzecz to jest taka, że bardzo lubię tą całą trójkę, która prowadziła dzisiaj sypanie piachu w tryby, tylko jeszcze lepiej bym ich kochała, jakby nie przedłużali swojego czasu kosztem pańskiej audycji. To jest jedno. A drugie, no to rzeczywiście Agnieszka skończyła historię i jest historykiem, a Tusk to jest histerykiem. I tą histerię rozpętał na cały, można powiedzieć, na cały kraj. I w tej chwili to jest jedna rzecz tylko do zrobienia. Im wcześniej Polacy się obudzą i założą partię mądrych patriotów albo partię mądrych Polaków, tym będzie dla nas wszystkich lepiej. I do partii takich mądrych Polaków, obojętnie kto powiedzmy ma poglądy, czy prawicowe, czy lewicowe, ale jak jest mądry i jest patriotą, to w takiej partii powinien być i pracować na rzecz kraju. Bo w innym przypadku to ja to naprawdę czarno widzę. A Marek Jakubiak wczoraj powiedział, że wstydzi się za tą partię PSL-u, co mają mentalność chłopa pańszczyźnianego. Oni nie mają mentalności tylko chłopa pańszczyźnianego. I to i całe towarzystwo tuskowe też do tego się naliczy. To są wasale, kosmopolici i naprawdę tumany. Bo tylko tuman i kosmopolita i wasal
może tak na kolanach iść i grzbiet uginać. Przecież to naprawdę trzeba być ograniczonym mózgowo, żeby nie widzieć, co on wyprawia. A jeśli chodzi o tego mądrego pana Gawkowskiego, nie lubię pani Matysiak, ale to, co robi w przypadku powiedzmy CPK, to akurat ją popieram. Ale ja jako samej osoby z jej tymi feministycznymi poglądami to nie za bardzo lubię. Ale Gawkowski to niech lepiej nie wychyla się z takimi tekstami, bo ja wiem, co to jest za człowiek i jak naprawdę się prezentuje w miejscu, w którym mieszka. A niestety mieszka i przykro mi bardzo, ale w tym samym moim Ostrówku, w którym ja mieszkam. Wstyd, że taki człowiek tutaj mieszka i w jakiś sposób reprezentuje Polskę. To jest podły człowiek. I najlepiej jakby w ogóle się nie wypowiadał na temat nikogo innego, bo sam ograniczony jest umysłowo. Niejednokrotnie dał przykład, jak potrafi normalnie z siebie durnia zrobić. U Mazurka to był jeden z przykładów bodajże. Także lepiej niech się nie wychyla i niech pomyśli o swoim zachowaniu i o tym, z kim on się tak najeżdża na w ogóle na PiS, na katolików, ale do kościółka to z dziećmi brykał na do komunii, gdzie dzieci swoje posłał. To niech lepiej się nie wychyla. Dwulicowiec. Tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia. Bardzo uprzejmie dziękuję. Procesowo było, bo tam dużo tych epitetów. Ja bardzo prosił, żeby tak lżej troszkę, naprawdę. Gdyby państwo byli tak mili i się ograniczali troszeczkę. Co do tego tu. Nie, no nie będę gadał o tym Tusku, bo już wszyscy wiemy, o co chodzi. Für Deutschland, no więc realizuje to Für Deutschland i tyle. Proszę państwa, tam dzisiaj w Sejmie się odbyła bardzo gorąca dyskusja na temat planów tej. Mnie z trudem przez usta przechodzi budowy, bo to żadna budowa. No, przecież to zaoranie tego całego pomysłu i projektu CPK. Głos uzasadniający zmiany w tym projekcie zabrał, a jakże, pan Maciej Lasek. Grzmiał tak z sejmowej trybuny. My ten projekt naprawiliśmy po was. Wam się nic nie udało. Po was trzeba naprawiać przekop przez Mierzeję. Po was trzeba naprawiać lotnisko w Radomiu. Nie dowieźliście Izery, Stępki, dwóch wież wostrzeńskich. Oni zasypią ten tunel w Świnoujściu. Ja to cały czas powtarzam. Mnie nikt nie traktuje poważnie. No to zobaczycie. No w każdym razie Polasku potem wyszedł na sejmową trybunę pan Marcin Horała. Tarkino, pokażcie, co odpowiedział na to wystąpienie pana Laska, pan poseł Horała. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja naprawdę nie wiem, o co ja mam się w minutę spytać. Znaczy nie wiem, czy na przykład możemy liczyć, że stażysta w CIR-ze dorysuje grubą kreskę do Rzeszowa, bo na tej mapce, co teraz prezentujecie, z Rzeszowa będą ludzie jeździli do Warszawy tak jak do stolicy Galicji przez Kraków najpierw, bo oczywiście szprychy do Rzeszowa nie ma. Albo czy na przykład będzie to połączenie do Katowic, czy nie, bo ja widziałem dwie mapki, na jednej z nich nie było Katowic. Jak rozumiem, te pogłębione audyty nie pozwoliły wam odkryć istnienia miasta Katowice w Polsce, jego potrzeb transportowych. Może kolejne pytanie. Jaki jest sens inwestować w budowę lotniska na 30 milionów pasażerów na Chopinie po to, żeby dwa lata później ukończyć lotnisko na 34 miliony pasażerów tuż obok? To są dwa procesy inwestycyjne po to, żeby mieć 4 miliony więcej przepustowości. A kiedy będzie stopa zwrotu z tych miliardów zainwestowanych w to 30 milionów na Chopinie? No i tak dalej, i tak dalej. Ja bym najpierw poprosił też o informację, czy prawidłowa jest mapka, czy wypowiedzi ministra Malepszaka, bo minister Malepszak mówi, że budujecie CMK. Na mapce nie ma centralnej magistrali kolejowej. I kolejne pytania zadają moi koledzy. No niestety, kiepski kabaret. Poseł Jarosław Sachajko stwierdził, że z wystąpienia Macieja Laska wynika, że zmiana w sprawie CPK wynika z interesu zewnętrznego, wiele wskazuje na to, że niemieckiego. To, co pan Lasek mówi, jasno wskazuje na to, że państwo nie chcą tego lotniska, prostują mity, pokazują swoje kompleksy. Nie wiem, skąd u państwa tyle kompleksów. Mówił pan o dopasowaniu do potrzeb, tylko czyich potrzeb? Niemieckich, austriackich? Jak można było stracić prywatnego inwestora, który przez państwa zachowanie poszedł sobie na Węgry? Czyli znowu nie będzie w Polsce, bo jest w Berlinie, a będzie na Węgrzech, bo nie myślą o Węgrzech.
Może pan by zaczął myśleć o Polsce. Dlaczego pan ignoruje Polskę powiatową? Tam też żyją ludzie i to jest realny rozwój Polski, nie tylko duże miasta. Polska zawsze była silna Polską powiatową, a nie warszawską. Ta warszawka to w ogóle szkoda gadać. Ja już nie zdążę nic na ten temat państwu powiedzieć dzisiaj, ale z bardzo ciekawą propozycją dotyczącą prawa takie, jak oni je rozumieją, wystąpił pan mecenas Roman Giertych. Pan mecenas by chciał, żeby zamiast Trybunału Konstytucyjnego o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest zgodne z konstytucją, decydował on i ten jego zespół. To jest, powiem, kopernikański przewrót w podejściu. Ja zobaczę razem z państwem, co z tego wyjdzie, jak to się będzie dalej rozwijało, ale zapowiada się fascynująco. Już za chwilę spotkanie z Maćkiem Korzyszkiem, a potem podsumowanie dnia i Paulina. Ja państwu bardzo uprzejmie dziękuję. Paulina Bielińska. No co? Przecież powiedziałem po nazwisku. Ja państwu bardzo dziękuję i proszę pozostać z Republiką.